Wyobraź sobie najdurniejszą rzecz, jaką mógłbyś zrobić w tym momencie. Gotowe? Teraz wystarczy, że ustanowisz w niej rekord. Go! Księga rekordów Guinnessa. Kiedyś zwyczajna książeczka z ciekawostkami, którą można było przeglądać w pijalniach piwa. Dziś element popkultury, spis niezwykłych osiągnięć, który poza naprawdę interesującymi rekordami zawiera całą masę wyczynów, powiedzmy to głośno, głupich. Jasne, to tylko rozrywka, a akurat w tej dziedzinie granica między rzeczywistymi umiejętnościami a śmiesznością, czy też po prostu żenadą, jest naprawdę cienka. Swego czasu kierunek, w którym obecnie pędzą światowe rekordy Guinnessa, bardzo trafnie skomentowali twórcy pewnego kultowego serialu rodem z Polski. Obecny tutaj, proszę pana, pan Marian Paździoch podjął próbę pobicia dotychczasowego rekordu świata w siedzeniu na sedesie z jednoczesnym wydmuchiwaniem skocznej melodyjki co godzinę. Ale żarty na bok. Chociaż szacunek dla pana Mariana obowiązkowy. Dziś chciałbym wam przedstawić kilka nieco poważniejszych osiągnięć, które wpisane zostały do Księgi Rekordów Guinnessa. Osiągnięć, jak żeby inaczej, zdobytych na boisku. Minuta i 31 sekund. Przez taki czas Steve Rawlings balansował wózkiem na zakupy na swojej brodzie. Imponujące. Gdyby te półtorej minuty wolał poświęcić jednak na coś pożyteczniejszego, mógłby dokonać zakupów przez Letyshops, które jest partnerem dzisiejszego odcinka. Letyshops to cashback, dzięki któremu zrobicie zakupy w ponad 2000 sklepów, jak na przykład Allegro, MediaMarkt czy Adidas. Rejestracja to zaledwie kilka kliknięć, po której możecie zacząć dokonywać zakupów, a część pieniędzy wróci na wasze konto. I nie trzeba do tego wózka, a tym bardziej nim balansować. Ale wróćmy do rekordów piłkarskich. Jesteśmy ludźmi kulturalnymi, jak żeby inaczej, więc pierwszeństwo dajemy starszym. Na początek rekordy seniorów. Kiedy mowa o najstarszych aktywnych piłkarzach, na myśl od razu przychodzi niezniszczalny 42-letni Gianluigi Buffon. Ale to nie on dzierży miano najstarszego. Nie jest to także 53-letni napastnik Yokohama FC Kazuyoshi Miura. W porównaniu z rekordzistą, obaj powyżsi są, mówiąc brzydko, gówniarzami. Najstarszym piłkarzem, który wystąpił w profesjonalnym meczu, jest Izraelczyk Isaac Haik, bramkarz drużyny Ironii Or Yehuda. Pan Isaac zagrał pełne 90 minut, mając 73 lata. Co ciekawe, w Egipcie na pobicie rekordu czai się 75-letni Ezzedine Bahader, któremu na trzecioligowych boiskach udało się nawet strzelić gola. Do oficjalnego pobicia rekordu brakuje mu jednak wymaganych minut spędzonych na boisku. Walka będzie zacięta. Takie cuda tylko w niższych ligach. Poznajmy teraz staruszków, którzy trafili do Księgi Rekordów Guinnessa grając na Mundialu. Najstarszym piłkarzem, który kiedykolwiek wystąpił na Mistrzostwach Świata, jest rodak Bahadera, bramkarz reprezentacji Egiptu, Esam El Hadari, który na ostatnim Mundialu w Rosji zagrał w meczu przeciwko Arabii Saudyjskiej. Miał wtedy 45 lat i 161 dni. I chociaż Egipt przegrał ostatecznie 1-2, tracąc bramkę w doliczonym czasie, El Hadari uczcił nowy rekord obronionym rzutem karnym. Swoje nazwisko w księdze rekordów zapisał też Kameruńczyk Roger Milla, który na mistrzostwach w USA w 1994 roku stał się najstarszym strzelcem gola na mundialu. Un applauso al campione che varca la soglia dell'impossibile. Ed un applauso. Milla dokonał tego w spotkaniu z Rosją w wieku 42 lat i 39 dni. Inna sprawa, że był to zaledwie gol honorowy, w meczu przegranym aż 1-6. No i co? No i co? Zostańmy jeszcze na chwilę przy bramkarzach i golach na mundialu. Rekord Guinnessa ma na swoim koncie również Tim Howard, bramkarz reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Na Mistrzostwach Świata w 2014 roku Amerykanin zapisał się złotymi zgłoskami w księdze rekordów pod pozycją najwięcej udanych interwencji bramkarskich. W meczu z Belgią Howard skutecznie interweniował aż 16 razy.
ale podobnie jak w przypadku El Hadariego i mieli radość z pobicia rekordu, zepsuł fakt, że Stany ten mecz ostatecznie przegrały. Panie, pytam pana ktoś o coś? No dobrze, ale kończąc ten wątek mundialowy, może znajdzie się ktoś, ktokolwiek, kto rekord pobił dla odmiany w meczu wygranym? Ktoś! Ja! Ktokolwiek! Wybierz mnie! No dobrze, panie Szukur, niech będzie. Hakan Şükür, strzelec najszybszej bramki w historii Mistrzostw Świata. Pamiętny mundial w Korei i Japonii w 2002 roku. Pamiętny z wielu powodów. W meczu o trzecie miejsce, niespodziewanie, stanęły reprezentacje Korei Południowej, niemiłosiernie zresztą przepychanej przez sędziów, oraz Turcji, która za sprawą Şükür'a wyszła na prowadzenie już w 11 sekundzie. So, Daegu is ready. Uprzedzając, tak, Turcja wygrała 3-2. Şükür mógł rekord świętować w pełni. Zostańmy zatem przy rekordach, w których liczyła się szybkość. 28 listopada 1964 roku w meczu szkockiej piątej ligi padł, niepobity do dzisiaj, rekord najszybciej strzelonego hat-tricka. Tommy Ross, piłkarz drużyny nomen omen Ross County, trzykrotnie pokonał bramkarza Nairn County w ciągu, uwaga, 90 sekund. Wyczyn szkockiego piłkarza zapewne nie zostanie już powtórzony, ale błyskawiczne hat-triki miały miejsce i w naszych czasach. Rekordzistą Guinnessa jest również Sadio Mane. Napastnik Liverpoolu, jeszcze za czasów gry w Southampton, czyli konkretnie 5 lat temu, wpisał się do księgi rekordów po ustrzeleniu najszybszego hat-tricka w historii Premier League. Senegalczyk zrobił to w niecałe 3 minuty, a jego ofiarą padła drużyna Aston Villa. Czas na rekord bliski naszemu sercu. Bez przedłużania. 5 bramek, 9 minut. No kto jak nie on. 8 minut 59 sekund. Tyle zajęło naszemu snajperowi strzelenie 5 bramek w meczu Bayernu Monachium z Wolfsburgiem. Wprowadzony z ławki Lewandowski. Tym samym pobił jednocześnie, uwaga, 4 rekordy. Ile kurwa? 4 rekordy. No to lecimy. Po pierwsze, najszybciej ustrzelony hat-trick w historii Bundesligi. Po drugie, najszybciej strzelone 4 gole w historii Bundesligi. Po trzecie, najszybciej strzelonych 5 bramek. I na koniec, najwięcej bramek strzelonych przez piłkarza wchodzącego z ławki rezerwowych. Czego chcieć więcej? Rekordy szybkościowe za nami. Przejdźmy zatem do rekordów ilościowych. 31-0. Takim wynikiem zakończył się mecz eliminacji do Mistrzostw Świata 2002 pomiędzy Australią a amerykańskim Samoa. Australijczycy 19 lat temu niemiłosiernie przejechali się po rywalach, ustanawiając rekord Guinnessa w kategorii najwyższy wynik międzynarodowy. W tym samym meczu Archie Thompson, napastnik Kangurów, strzelając aż 13 goli, wyśrubował rekord indywidualny, który również trafił do księgi. Mają rozmach, skurwysyny. Seria rzutów karnych. Zazwyczaj, gdy do niej dojdzie, mecz rozstrzyga się w ciągu 5 kolejek, czyli 10 wykonanych na przemian jedenastek. Jeśli żadna z drużyn nie wyjdzie na prowadzenie, wówczas strzelamy do pierwszego błędu. Wtedy mówimy o zasadzie nagłej śmierci. Co jednak, gdy nagła śmierć trwa i trwa i trwa i trwa i nadejść nie może? 2005 rok. Mecz Pucharu Namibii pomiędzy drużynami KK Palace a Civics. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebnych było, uważajcie, 48 rzutów karnych. Seria jedenastek trwała kilkadziesiąt minut, niemal drugie tyle co mecz. Kilku piłkarzy z obu drużyn do jedenastek podchodziło nawet trzykrotnie. W końcu KK Palace wygrało tę dramatyczną rozgrywkę 17-16, a piłkarzom Civics pozostało marne pocieszenie, że przynajmniej trafili do księgi rekordów Guinnessa. Dobrze byłoby skończyć ten odcinek jakimś mocnym uderzeniem. Nie no, jeszcze mocniejszym, takim rekordowym. Żeby było śmieszniej, rekord Guinnessa w kategorii gol strzelony z największej odległości dzierży w swoich rękawicach bramkarz Asmir Begović. Bośniacki bramkarz Stoke City w 2013 roku wpisał się na listę strzelców i rekordzistów w 13 sekundzie meczu Premier League
przeciwko Southampton, którego bramki strzegł nie kto inny, tylko Artur Boruc. Begowicz wykorzystał dalekie wyjście Polaka i strzelił gola z rekordowej odległości, wynoszącej dokładnie 91 metrów i 90 centymetrów. A żebyśmy nie zapomnieli o tym, że na boisku liczy się przede wszystkim głowa, na zakończenie rekordowa główka Jone Samuelsena, strzelona w lidze norweskiej z 57 metrów. Zadanie dla Was. Napiszcie w komentarzu najgłupszy rekord piłkarski, który moglibyście pobić. A teraz spróbujmy zostawić rekordową liczbę łapek w górę pod tym filmem. Przypominam o zajrzeniu na stronę Letyshops, czyli partnera dzisiejszego odcinka. Odpowiedni link znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję za Waszą obecność. Konrad Szymański, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.